Witam Was, kochani moi, w ten piękny, cudowny dzionek. Ja się wybrałam dzisiaj na spacer. Już jak live'a nagrała do moich facebookowych znajomych, urwałam tutaj, szafirki się ponoć nazywają. Moje wideo dzisiaj będzie o strachu, który gości w naszych sercach i którego powinniście się wyzbyć, żeby ten czas spędzić jak najlepiej, jak potraficie. Zobaczcie, tak jak Wam już kiedyś mówiłam, my jesteśmy głosem naszych dzieci, więc zróbcie tym Waszym dzieciom przysługa i nie bójcie się, bo jak strach zagości roz naszym sercu, to nie umie po tym przestać tam siedzieć. Ja wiem, że każdy się boi o swoją egzystencję, o to, co wyjdzie, czy sobie poradzimy. Denerwuje mnie teraz, że wszyscy wkoło walą z tych szkół tym naszym dzieciom tyle nauki, które tak naprawdę to nie chodzi o to, że my musimy tym czas dzieciom naszym poświęcać. Chodzi o te całe przez komputer, kiedy rodzice pracują, kiedy na przykład dzieci może nie mają komputerów, kiedy 1000 mailów przychodzi z jakimiś zadaniami, jakby to tego. Ja wiem, że to jest dla wszystkich kryzysowa sytuacja, ale jakby tej nauki było mniej, to by to miało trochę więcej jakiegoś ładu i składu. Ja już musiałam dwie książki zamówić do mojej córki do szkoły. Nie wszystkich na to teraz stać, żeby zamawiać dzieciom książkę, i podejrzewam, że w Polsce może być podobnie, że z tego jeszcze dym będzie niemały. I to tak ode mnie. Chciałam Wam powiedzieć, nie bójcie się, bo ten kryzys, ten wirus może nam zabrać dużo. Może nam zabrać dużo rzeczy materialnych, może nam zabrać spokój ducha, ale ten wirus nie zabierze Ci tego, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. Ten wirus nie zabierze Ci Twoich więzi, tej radości z dnia codziennego. Ten wirus nie zabierze Ci tego, co już naprawdę powinieneś mieć zbudowane, tych więzi rodzinnych. Mam nadzieję, żeście się jeszcze nie pozabijali. Mam nadzieję, że macie jakieś hobby, którym teraz możecie żyć, że możecie się radować z tego wolnego czasu, jak najlepiej idzie, bo wiem, że każdy się boi, ale nie pozwólcie, żeby strach rządził Wami, żeby każdy dzień był wypełniony strachem. Ja mam nadzieję, że moje dzieci ten czas będą fajnie wspominały, bo my w miarę możliwości my jeszcze możemy na ten spacer wyleźć. Oczywiście, że nie może nas być więcej niż dwóch i w ogóle rodzina może wyjść cało. Z nikim się nie spotykamy, bo mieszkam na Zadupiu, jak widzicie. Jest to tak naprawdę pięknie u nas. Przyszłam dzisiaj tutaj na górkę, a tam na dole mieszkam. Więc w miarę możliwości zawsze z nimi na te pół godziny do godziny jeszcze wyjdę, jeżeli mogę. Bo jeżeli no mi tego zabronią, no to się i to skończy, a ja się oczywiście do tego dostosuję. Więc ja wczoraj my tu byli, bo moje dzieci tu mają taki domek pod laskiem, taki opuszczony, znaleźli sobie chatkę, tam my se zdjęć porobili. Poleżeli my se chwilę na deskach, popatrzyli w niebo, pocieszyli się tą naturą, bo wirus może Ci zabrać co niektórym życie, co niektórym zdrowie. Ale ten wirus zostawi nas po wszystkim bogatszych w doświadczenia, w przewartościowanie tak naprawdę, co w życiu jest ważne, bo ważna jest rodzina, ważne są więzi, ważna jest bliskość. I ja Wam powiem teraz, kiedy w moim życiu mam praktycznie najmniej, bo tu mówię o finansach, o tym wszystkim, to jestem najszczęśliwsza. I dużo hejtu dostaję, dużo prywatnych wiadomości, którzy mnie obrażają ludzie i którzy mówią, że pokazuję, jakie to mam cudowny świat i cudowne życie. Ja wcale takiego cudownego życia i cudownego światu nie mam. Ja mam mój cudowny wewnętrzny świat, jest piękny. Ale to, co jest naokoło mnie, tak, ja mam cudowną rodzinę, ale ja też drża czasami pyska. Też mnie byle kto denerwuje, też mnie denerwuje mój mąż, też muszę na niego ryknąć. Takie jest życie, ja mam tak samo normalne życie, jak i wy, ja. Mam wrażliwą duszę, dużo rzeczy mnie denerwuje, dużo rzeczy, z którymi z dużo rzeczy czasami uczę się pracować, więc życzę Wam, wyciągnijcie z tego kryzysu jak najlepiej. Jeżeli możecie na ten spacer szybko się przelecieć, to jeszcze zróbcie. A jeżeli nie, to siedźcie w domu, można tyle rzeczy robić, można się tyle... Przypomnijcie się, co było Waszym marzeniem, czego żeście pragnęli tak naprawdę kiedyś. Muszę kończyć, bo mi się zaraz skończy pamięć w telefonie, a mam już tutaj pełno. Trzymajcie się, życzę Wam cudownego dnia, nie poddawajcie się, a przede wszystkim nie bójcie się.